Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Rzeczywiście to jest bardzo dobry moment, żeby ogłosić, że oprócz tego, że żłobek powstał w takim sensie materialnym, na który otrzymaliśmy wsparcie ponad 6 milionów złotych, to w tej chwili żłobek oprócz tego, że jest doposażany, to też myślimy o tym i właściwie już podjęliśmy pierwsze działania służące temu, żeby zapewnić bardzo dobrą opiekę. Dlatego też idąc dalej pozyskujemy środki z Urzędu Marszałkowskiego na tak zwane projekty miękkie. Dzięki temu żłobek będzie mógł lepiej funkcjonować i nasze dzieci, które zostaną tam przyjęte, no, otrzymają przede wszystkim godne warunki. Państwo wiedzą doskonale, jak wygląda żłobek, w co jest wyposażony. Także jest to nowoczesna placówka i z panią prezydent uważamy, wiemy o tym, że jest to jedyna tego typu placówka w województwie kujawsko-pomorskim. Zresztą pani prezydent za chwilkę więcej na ten temat powie. Drugą rzecz, którą chciałbym też zasygnalizować, to chciałbym Państwu powiedzieć, że już otrzymaliśmy wstępną zgodę na utworzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy, który będzie miał miejsce we Włocławku. Taką propozycję oczywiście otrzymaliśmy i tutaj współdziałając z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości i ten wniosek został zaakceptowany. Oczywiście z naszej strony też wydatkowaliśmy jakieś środki finansowe, ale uważamy, że w tej sytuacji i przy tych problemach społecznych, które występują często w Polsce, taki ośrodek we Włocławku jest potrzebny. Tutaj bardzo ściśle współpracujemy z kuratorami sądowymi, którzy w dużej mierze zapewnią tutaj powiedzmy ten wkład merytoryczny, ale chciałbym podkreślić, że z udziałem samorządu miejskiego i my na ten cel, że oprócz tego, że wydatkujemy określone środki finansowe, też staramy się oczywiście udostępnić odpowiedni lokal, gdzie taki ośrodek będzie prowadzony. Pani Dobrze. Prezydent? Okej. Okay. Proszę Państwa, rzeczywiście żłobek integracyjny dla dzieci od 20 tygodnia do 3 lat jest jednym z najpiękniejszych w województwie. Podobny, ale nie tak dobry, jest w Bydgoszczy. Także mamy się czym, proszę Państwa, pochwalić. Będzie tam 55 dzieci, w tym również dzieci z niepełnosprawnościami, czyli dzieci, które mają orzeczenia lub opinie poradni specjalistycznej. Jakiego typu niepełnosprawności? Czy niepełnosprawność ruchowa, neurologiczna, czy oddechowo-krążeniowa? Czyli nie tylko opieka dla matek, które chcą powrócić na rynek pracy. Chcę to podkreślić, że oprócz tego, że będą tam specjalistyczne usługi dla dzieci, to również bardzo ważna rola i to w projekcie zostało podkreślone, że to jest szansa na powrót młodych włocławianek na rynek pracy. Co tam jest, to Państwo widzieli, tylko w jaki sposób to będzie funkcjonowało. Mamy tam salę zabaw i sypialnię, która nie jest przepisami wymagana, czyli dodatkowe pomieszczenia takie, żeby można było pracować z dziećmi prawie indywidualnie. Będą sala odkrywania świata, gdzie będzie pełne wyposażenie, ściankę wodną, zestaw światłowodów, lustrzane kule, węże świetne i tak dalej, czyli wszystko, co sensorycznie dzieci mogą poznawać. I oczywiście sala gimnastyczna z pełnym wyposażeniem odpowiednim dla wieku dzieci, ale przede wszystkim gabinety specjalistyczne, w których pracować będą muzykoterapeuci, logopedzi, rehabilitanci, plac zabaw dostosowany, sensoryczny plac zabaw dostosowany do dzieci do lat 3 i podstawowe wyposażenie, na które w tej chwili odbywa się przetarg. Mamy 11 zadań w ramach tego przetargu i mamy nadzieję, że w miarę szybko wszystkie te zadania będą mogły być zrealizowane, podpiszemy umowy z wykonawcami. Od 1 sierpnia rozpoczynamy nabór dzieci
do tego żłobka i również kadry, bo będziemy potrzebować 26 osób, 11 opiekunek, pielęgniarka, logopedę, psycholog, muzykoterapeuta, rehabilitant i oczywiście są to osoby, od których wymagane jest określone rozporządzeniem kwalifikacje. Część tych osób, które będą zatrudnione w żłobku, to będą osoby finansowane z projektu, 14 osób. Pozostałe osoby to jest wkład własny budżetu miasta. Bo jak Państwo wiecie, w każdym projekcie unijnym część zadań musi być finansowana ze środków własnych. Po rozpoczęciu naboru dzieci i naboru personelu mamy nadzieję, że w październiku żłobek zostanie już uruchomiony i 55 dzieci będzie mogło korzystać z opieki i rehabilitacji. Całkowita wartość tego projektu miękkiego, bo o twardym mówił Pan Prezydent, to jest prawie 1 800 000. Z tego kwota dofinansowania z RPO 1,5 miliona złotych. Jesteśmy przekonani, że wszystkie dzieci, których rodzice będą chcieli, będą mieli taką potrzebę, umieścić w żłobku, takie miejsca znajdą.